Czas na kolejny serwis informacyjny. Witam się z Państwem ponownie. Emilia Zimnicka i Michał Rykowski. Już prawie dziewiąta, dokładnie minutę do dziewiątej. Zapraszam na serwis. Prawie 20 tysięcy osób manifestowało przed budynkiem Trybunału Konstytucyjnego w Warszawie swoje poparcie dla reformy sądownictwa. A uczestnicy demonstracji przyjechali nie tylko z Polski, ale także z zagranicy. O szczegółach już teraz Dominik. Się na umówioną wizytę musisz płacić karę, sankcje dla osób, które nie uprzedzają, że nie przyjdą na konsultacje. Taki pomysł rozważa Ministerstwo Zdrowia. A to rozwiązanie ma skrócić kolejki do lekarzy. No i my teraz o więcej informacji poprosimy naszą reporterkę. Przed szpitalem w Piekarach Śląskich jest Ewelina Lach. Ewelino, Dzień dobry. Zatem jaka jest skala tego problemu braku wizyt czy dojścia do decyzji? Dziękuję bardzo. A już za chwilę porozmawiamy o tym, na co wszyscy kinomani czekają każdego roku. Mniej więcej o tej porze wręczenie Oscarów w tym roku. 93 Adamski, dziękuję bardzo. Dziękujemy. Prosto z Obrzyna. Dziękuję bardzo. Takie skoki niemieckie w Willingen, podczas którego kolejnego konkursu Pucharu Świata Karl Stoch znów na podium. Polak zajął trzy szanse. 44,5 metra. I to w domu. O tym zajmie się do transmisji. No i pięknie poskakali na